Szanowni Państwo, drodzy goście, w imieniu gospodarza dzisiejszego święta witam na gali samorządowej w Chełmku Złote Sakiewki 2023. Są wśród nas i witam niezwykle serdecznie gospodarz naszego święta, burmistrz Chełmka, pan Andrzej Saternos. Witam także naszych przyjaciół, a przyjaciółmi Chełmka na pewno jest poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marek Sowa. Witam starostę powiatu oświęcimskiego, pana Andrzeja Skrzypińskiego. Witam wśród nas przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku, pana Marka Palkę wraz z Radą Miejską. Drodzy Państwo, na samym końcu, a najbliżej mojemu sercu, witam Państwa, zgromadzoną publiczność, stowarzyszenia, instytucje piłkarzy, strażaków, ochotników, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, przedsiębiorców, mieszkańców, a także wszystkich tych Państwa, dla których Chełmek jest najpiękniejszym i najważniejszym miejscem na ziemi. Drodzy Państwo, po tej krótkiej, mam nadzieję, treściwej części oficjalnej przed Państwem gospodarz dzisiejszego święta, pan burmistrz Andrzej Saternos. Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie przyjęliście Państwo zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Ta impreza, to spotkanie noworoczne jest dedykowane Wam, właścicielom firm, pracownikom, organizacjom, stowarzyszeniom. Spotykamy się po to, by w sposób poświęcony złożyć sobie życzenia, porozmawiać, a przede wszystkim ucieszyć się trochę, bo przecież czas noworoczny to czas zabaw. W związku z powyższym będzie ta część również rozrywkowa przy dobrej muzyce. Bardzo bym prosił o powstanie Państwa. Dziewiątego stycznia dotarła do nas smutna wiadomość, że honorowy obywatel gminy Chełmek, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Brata Alberta, z którym ponad 25 lat temu podawaliśmy wspólnie decyzję o otwarciu warsztatów w Chełmku. Osoba powszechnie znana. Człowiek, dla którego Bóg, honor, ojczyzna to były największe wartości. W sposób szczególny poświęcił swoje życie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. W prawie 40 ośrodkach objął opieką 1200 osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia. Zbudował przedsiębiorstwo, w którym pracuje 500 opiekunów wychowawców, ale to przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem miłości i dobroci. Uczcijmy minutą milczenia jego pamięć. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie sakiewkowe to coś więcej, bo nie tak jak co roku spotykamy się z okazji sakiewek, ale właśnie w tym roku przypada jubileusz 55-lecia nadania praw miejskich. 5 lat temu mieliśmy 50-lecie, w tym roku obchodzimy 55-lecie. To się również zbiega z zakończeniem naszej kadencji, najdłuższej w samorządzie, bo kadencja rozpoczęła się 2018 jesienią, miała się skończyć w roku ubiegłym. Pierwsza 5-letnia została przedłużona ze względów politycznych na kwiecień tego roku. Dokładnie 7 kwietnia będą kolejne wybory samorządowe. 5 lat temu prezentowałem Państwu Chełmek z perspektywy okresu przedwojennego plus historię, którą mamy zapisaną od 1414 roku. Dzisiaj oszczędzę Państwu takiego maratonu i przygotowaliśmy materiał podsumowujący te 5 lat naszej pracy w samorządzie. Był to okres gigantycznych inwestycji za łączną kwotę ponad
80 milionów złotych realizowaliśmy kilka programów. Da. Najważniejszy to był program związany z rewitalizacją Chełmka Starej Kolonii pod hasłem Chełmek od Nowa. Całość zadania rozpoczęliśmy realizować w 2018 roku. Tam był zrobiony w tym zakresie m.in. 2018 skatepark, ale w tych latach 2019-2020 rozpoczęliśmy od realizacji układu komunikacyjnego. Powstały nowe drogi na Starej Kolonii. Nowa ulica Brzozowa, Topolowa, Klonowa, Kolejowa, Głogowa. To tak dzisiaj wygląda ten obszar Starej Kolonii, który ma piękne drogi, piękne chodniki. Ulica Brzozowa ma charakter ulicy reprezentacyjnej, a szczególnie pięknie ta nasza dzielnica prezentuje się w okresie wiosennym czy letnim, kiedy tonie w zieleni, szczególnie obszar, który jest wokół terenów Willi Gabezana, gdzie są przedwojenne jeszcze rododendrony. W ramach tego zadania były realizowane biblioteka. Pamiętamy ten budynek, który był przedszkola, dzisiaj zmienił funkcję. Jest takim najbardziej reprezentacyjnym, kulturalnym naszym obiektem, gdzie znalazło miejsce nie tylko biblioteka, nie tylko książka, ale wiele sal, które są dedykowane na prowadzenie zajęć. No i oczywiście pamiętaliśmy o dzieciach, gdzie mogą spędzić czas w tej kulkowni i korzystając z zabaw i gier, które są tam przygotowane. Mamy obraz do porównania. Tak było kiedyś. Pamiętacie, że jakieś 10 lat temu wstydziłem się tego budynku i była taka makieta, którą zasłoniliśmy od strony południowej, a dzisiaj już ta makieta, tą makietę przerosł faktycznie zrealizowana inwestycja. Odzyskaliśmy dzięki temu ten plac reprezentacyjny i tą przestrzeń, którą w końcowym fragmencie zobaczymy w podsumowaniu. Naprzeciwko modernizacja za ponad 3 miliony złotych, kortów tenisowych wraz z nowym budynkiem, z nawodnieniem, miejsce pełnego uprawiania sportu dla setek tenisistów, których na naszym terenie przecież mamy kilkudziesięcioletnie tradycje w grę w tenisa. Kolejna inwestycja to dom seniora przy Topolowej. Odsłonięcie tego budynku za ponad 1 000 000 złotych. Został gruntownie gruntownie renowacja na zewnątrz i wewnątrz oraz całego terenu, całego otoczenia z odnowieniem, renowacją mebli, które są z okresu przedwojennego. Myślę, że w tym anturażu zieleni to jest jedno z ładniejszych miejsc na Starej Kolonii. I to zdjęcie, które najbardziej lubię. Po prostu udało nam się zrealizować, wykreować to centrum naszego miasta. Te prace nad tym rozpocząłem zaraz po objęciu funkcji burmistrza na poziomie 2003 roku. Spotkałem się z projektantami, rozmawialiśmy, jak wykreować centrum, bo szans na rynek niestety z racji takiego, a nie innego układu zabudowy nie mieliśmy. I między innymi powstała wizja wybudowania ulicy parkowej, tego placu reprezentacyjnego, biblioteki na inny, przerobienia budynku przedszkola na inny obiekt. I jeszcze było kilka dodatkowych elementów, które nie zostały zrealizowane. W trakcie dochodziliśmy po prostu do innych rozwiązań. Wydaje mi się, że powstało coś, co jest powodem do dumy i radości. Szczególnie cieszy mnie ta panorama, która pokazuje cały obraz i sens tej rewitalizacji i przywróceniu piękna Starej Kolonii. Kolejnym obiektem, który myślę, że daje radość i satysfakcję, to jest budynek dworca PKP, stacja Chełmek Fabryka. Zachowaliśmy tą nazwę, która była, gruntownie przebudowany, odnowiony obiekt. I wraz z tą inwestycją, która kosztowała 4 miliony złotych, tutaj mamy na dole poczekalni, u góry mamy świetlicę, którą de facto otworzyła sobie młodzież pod nazwą Azyl. Oni tam przychodzą, spotykają się,
Na ich wniosek kolejne urządzenia były kupione po to, żeby to było miejsce przyjazne dla nich i mogli realizować swoje pasje. I dzisiaj to jest w pełni wykorzystany obiekt, oczywiście z główną funkcją podróżnych, którzy oczekują na odjazd pociągów. Lewa strona, tak wyglądała, prawa, to jest obraz dnia dzisiejszego, ale wraz z tą inwestycją 10 lat wcześniej rozpoczęliśmy starania wspólnie z gminą Szanów-Libiąż o modernizację linii kolejowej na odcinku Trzebinia-Oświęcim-Czechowice. Później to jest dalej przedłużone, natomiast w pierwszym rzędzie zostały przygotowane i zrealizowane na naszym terenie. Wiadukt widzimy w ciągu ulicy Oświęcimskiej w Gorzowie. Gorzów zyskał normalną przejezdność i dostępność. Samochody wyższe nie muszą już w tej chwili objeżdżać przez Ełmek. Również podobna sytuacja z wiaduktem ulicy Brzozowej, wąski przejazd. Teraz mamy drugą bezpieczny przejazd pod linią kolejową. Ta inwestycja wraz z modernizacją torów, modernizacją, przebudową peronów w Gorzowie i Fełku spowodowała, że ten jakość podróży uległa zmianie, przede wszystkim szybkość. Zyskaliśmy, proszę Państwa, dostępność, coraz większą dostępność. Nie wiem, czy wiecie, od połowy grudnia kursuje pociąg w relacji Warszawa-Kraków-Oświęcim. No niestety u nas się nie zatrzymuje, ale w Oświęcimiu można. Jedzie do Pragi, w Pradze składy są rozłączone. Jeden idzie do Budapesztu i kończy w Bukareszcie, drugi do Monachium. W godzinach popołudniowych wracają po to, żeby w Krakowie być rano, a koło południa być z powrotem w Warszawie. Czyli można sobie nawet na wycieczkę pojechać, zajechać na godzinę 10 do Monachium, a w godzinach popołudniowych koło 16 wrócić z powrotem. Oczywiście zbyt krótka wycieczka, ale to jest tylko przykład, że warto uprawiać politykę długofalową. Warto stawiać na marzenia, bo uwierzcie, że na poziomie 2010-2011 to były marzenia, bo te tory były kulawe, po nich się de facto nie dało jeździć. Pociągi jeździły z prędkością 20 na godzinę. Przejazd do Krakowa trwał prawie 2 godziny. Dzisiaj to wszystko uległo zmianie i to jest ogromny powód do radości. Kolejna duża inwestycja nakierowana na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, to jest ulica Unii Europejskiej za 5,5 miliona złotych wykonana, które łączy ulicę Przemysłową z ulicą Mickiewicza. Tutaj jest symboliczne przekazanie do użytku tej drogi i zapewnia dostęp do strefy od strony północnej oraz otwiera kolejne 20 hektarów gruntów, które są przy ulicy Unii Europejskiej pod kątem inwestycji. Tutaj mamy dwie inwestycje, które w międzyczasie zostały zrealizowane na wysokości skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Marzeniem jest, żeby cały ten teren zapełnił się obiektami, w których będą funkcjonowały firmy. Kolejne zadanie, które z kolei otwiera południową stronę, czyli osiedle leśne, to jest ulica Brzechwy, za kwotę ponad 3,5 miliona złotych został wykonany odcinek, który łączy ulicę Leśną z ulicą Tuwima i otwiera kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów terenów dziewiczych, które w perspektywie czasu powinny stanowić nasze zaplecze pod budownictwo jednorodzinne. Są zaplanowane czy zaprojektowane kolejna ulica, która pójdzie od ulicy Poziomkowej do ulicy skrzyżowania Brzechwy z Tuwimem, ale to jest kwestia realizacji w przyszłości i pozyskania środków na to zadanie. I wreszcie perełka, którą praktycznie skończyliśmy na poziomie końca ubiegłego roku, czyli za kwotę ponad 7 milionów 400 tysięcy, zrealizowaliśmy na zadanie związane z zagospodarowaniem dwóch stawów Fełku wraz z wykonaniem ekspozycji upamiętniającej wydarzenia i historię z okresu II wojny światowej w kontekście podobozu. Związane to jest z realizacją tego zadania z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i to miejsce pamięci obok tego związanego z rekreacją udało nam się zrealizować. Między innymi
W tym budyneczku obok jest ta ekspozycja Kamień i Woda, symbolika życia, połączenia wody z kamieniem. Jest tam opowieść, narracja oraz opisy zdarzeń, które miały miejsce, tragicznych zdarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Myślę, że kiedy przyjdzie wiosna, to dla każdego z nas spędzenie tam czasu na spacerze, na rolkach, na rowerach, w tym urokliwym, zielonym zakątku, gdzie jest las, zieleń i woda, będzie przyjemnym przeżyciem. Oczywiście mam plany dotyczące zagospodarowania tego terenu, jeżeli chodzi o urządzenia, siłownie plenerowe, boisko do siatkówki plażowe. No i tak w tym roku mi się marzy, ale to też będzie zależało, jakie będzie mieć możliwości, bo należałoby zwiększyć środki, żeby zakotwiczył tam statek taki piracki, którym dzieci i młodzież będzie mogło się wyżywać. Tam w rejonie pierwszego stawu, w rejonie plaży. W Bobku kolejny etap robót kanalizacyjnych. Bardzo trudne roboty prowadzone w ulicy Nadwiślańskiej zostały zrealizowane za kwotę ponad 4 miliony złotych. Dzisiaj już mogą, tam było wiele perturbacji, ale nie ma co o nich wspominać. Dzisiaj już mieszkańcy mogą podłączać się i korzystać z tej instalacji. Kolejnym zadaniem, które w tej chwili realizujemy i do sierpnia będzie skończone, to jest za kwotę 4 miliony 300. W zasadzie ta ulica Kolista już jest, to są roboty na ulicy Kolisty, już jest zrealizowana. Przy Starowiejskiej jest w trakcie i Głogowej. Możemy powiedzieć, że na poziomie 60-70% robót jest zrealizowanych i przy tej okazji dwie ulice, czyli Starowiejska i ulica Kolista oraz Głogowa zyskają nowe nawierzchnie, czyli przy tej okazji uzyskujemy też tą infrastrukturę, która no, była w stanie opłakane. To były najgorsze drogi na terenie gminy, które w zebraniach szczególnie ludzie walczyli o to, żeby te drogi zrobić. Powtarzałem, najpierw ziemię kanalizacji, później asfalt. I właśnie słowa dotrzymujemy. I kolejne zadanie, znów związane z ulicą Nadwiślańską, to jest gruntowna przebudowa ulicy Nadwiślańskiej po zrobieniu robót kanalizacyjnych od ronda do szkoły wraz z wyniesionym przejściem dla dzieci, dla pieszych. To jest schodnikiem etap, drugi etap od szkoły do kościoła wraz z uporządkowaniem terenu wokół kościoła, zrobieniem chodnika, przejście przez drogę poprzednią wojewódzką, teraz powiatową do zajazdu Magdy, więc całe zadanie wspólnie zrealizowane tutaj z powiatem. Podziękowania dla pana starosty, to jest taki przykład, że w ciągu 5 lat rozwiązaliśmy w zasadzie wszystkie problemy drogowe, gdzie przez poprzednie 4 lata nie mogliśmy ani jednego zrobić. To jest tak ważne, proszę Państwa, żeby nasi ludzie byli tam, gdzie powinni być. I przed wyborami warto to przekazać. Jeżeli nie będziemy mieć, nie będziemy głosować na ludzi oddanych naszej gminie, do powiatu, czy też do województwa, to będziemy stali później u drzwi i nigdy nie będzie środków na rozwój naszej gminy, tak jak w tej chwili jest choćby w sejmiku wojewódzkim. I taki już deser. W tym czasie też zrealizowaliśmy za 500 000 zł ulicę Cichą, którą połączyliśmy z ulicą Parkową i ulicą Nadwiślańską, udostępniając możliwości również zabudowy tej drogi i stwarzając możliwość przejazdu już nie na ślepej ulicy. Szkoła. Również remont węzła, remont kotłowni, wymiana pieców. Tu nas akurat nie zaskoczyło. W okresie, kiedy był już ku temu czas, wykonaliśmy remont, nowe wejście, wyremontowane wejście dla dzieci do przedszkola, uporządkowanie terenu poza szkołą, to jest ponad 500 000 zł, które zostało zainwestowane wewnątrz szkoły i w jego bezpośrednie otoczenie. I przechodzimy do Gorzowa, to o czym wspominałem, tak dzisiaj wygląda ta szkoła po wykonaniu gruntownej przebudowy i rozbudowy za kwotę 5 600 000 zł, gdzie to wejście, jak widzicie Państwo, po lewej stronie, tam się wchodzi do przedszkola, są osobne pomieszczenia związane bezpośrednio z szkołą przedszkolną, no i cały obiekt ocieplony, termomodernizacja, wymiana okien, wymiana instalacji, węzły sanitarne i dzisiaj to jest nowy obiekt
który służy dzieciom i młodzieży. Tu jest właśnie jedna z sal powstała po remoncie. Gorzów szczególnie w ostatnim okresie czasu jest doświadczony dużą ilością samochodów z racji przejazdu czy tranzytu, gdzie GPS prowadzi przez Gorzów w zasadzie ogromną ilość samochodów na poziomie 6-7 tysięcy. Nieodzowne stało się poprawa bezpieczeństwa pieszych i wspólnie z powiatem została zrealizowana budowa za kwotę 1 400 000 zł chodnik wzdłuż ulicy Nowowiejskiej, tam w rejonie dworca PKP, oraz kolejne zadanie, które realizujemy w chwili obecnej, jest realizowany chodnik, który jest budowany przy ulicy Gorzowskiej i nowa nawierzchnia na odcinku od remizy do ulicy Oświęcimskiej, które de facto tu są zdjęcia, została już ta część zrealizowana. Do wiosny powinno to zadanie być zakończone. Też możemy powiedzieć, że dziś ono jest na poziomie 90% zrealizowane w okresie już przed opadami śniegu. I ostatnie, takie dedykowane na prośbę, wnioski dzieci i młodzieży, nie skatepark, a pantrak. W Pęku mamy skatepark, dlatego tutaj jest jako pantrak do jazdy na rowerze, na rolkach. Też ciekawa oferta. Kolejny taki pantrak mamy przygotowany w ofercie do realizacji na w następnych latach. Czekamy na nabory z Doliny Soły w Bobku przy ulicy Długiej. Szanowni Państwo, i tak już podsumowując, oprócz tych zadań inwestycyjnych to objęliśmy za kwotę 4 300 000 w tym okresie udziałów tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji w latach wcześniejszych. Ogromny wysiłek dla budżetu. Przeznaczyliśmy bezpośrednio z budżetu gminy 1 300 000 na wymianę kotłów. Jak łatwo policzyć, po 5 260 bezpośrednich dofinansowań uruchomiliśmy punkt, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z programu realizowanego przez WFOŚ Czyste Powietrze i tych wniosków jest też już kilkadziesiąt obrobionych, które przesyłamy z urzędu. Dalej, o dalszym ich losie jakby nie jesteśmy informowani, dlatego też mi trudno powiedzieć precyzyjnie, ile bezpośrednio środków ludzie pozyskali z Czystego Powietrza, ale korzystają z tego na termomodernizację, na wymianę okien, na wymianę instalacji. Osoby, które są o najniższych dochodach, przy wydatkach na poziomie 100 tysięcy złotych, otrzymają dofinansowanie na poziomie 40 tysięcy złotych. Także jest to wyraźna pomoc i warto z tego korzystać. Przychodnia. Przeznaczyliśmy na zakup sprzętu 400 tysięcy złotych, a z pieniędzy pozyskanych na remonty oraz na zakup sprzętu przychodnia wyłożyła kolejne 1,5 miliona złotych, czyli prawie 2 miliony złotych w naszym ośrodku zostało przeznaczonych na zakup sprzętu i na prace modernizacyjne. Szanowni Państwo, to jest opowieść, która dotyczyła tego, co robiliśmy jako samorząd. Ale prawdziwą siłą samorządu, prawdziwą siłą naszej gminy są firmy, są przedsiębiorstwa. I chciałbym Państwu przedstawić te firmy, które są zlokalizowane w Pęku. Jaka wielka metamorfoza. Lata 90. upada jeden kolos, obok niego upada drugi zut i jest pustynia, a dzisiaj mamy kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Takie trzy orły, które statki flagowe, które są zakotwiczone w Pęku, to na pewno grupa Maflow Boryszyn. Kolejna grupa VG Van Ganechten, witam pana prezesa, pozdrawiam, która w latach 90. przeniosła tutaj biznes z Belgii, w znakomity sposób rozwinęli swoją produkcję w obszarze opakowań. No i wreszcie grupa Bobrek, fabryka metali niezależnych. Proszę Państwa, te trzy podmioty, to jest ponad 1,5 tysiąca miejsc pracy. Ponad 1,5 tysiąca ludzi, niekoniecznie z naszej gminy, znajduje tam pracę i utrzymanie.
Ale obok NIK nazwałbym, jak oni orły, to tutaj są jaszczębie, czyli firmy, które zatrudniają 30, 50, 80, 100 pracowników i ciągle się rozwijają. Niektóre takie rodzinne, domowe, tak jak Stanford leczy. Firma Dermek od samego początku powstała tutaj. Astra Technologii, Technofront, Zplast, Lamipol, firma hiszpańska. Firma budowlana Shan, która na przedpolu zakładu się rozgościła i ma znakomitą ofertę co dotyczy odnośnie materiałów budowlanych. Eurostyl, okna i drzwi, najwyższej półki. 80% produkcji na rynek zagraniczny. Anglia i inne kraje z Unii Europejskiej. To jest obraz tej firmy i tej pracy, którą wykonał prezes od początku, kupując halę po warsztatach szkolnych. Świat Aluminium, Alsina, fabryka opakowań i kolejne firmy, które macie Państwo możliwość tutaj i Gloga zobaczyć. Witpol Bobku, Asfor Poznański, klasyczna firma rodzinna, którą początki dał ich ojciec, teraz dwaj synowie w znakomity sposób prowadzą tą firmę, tą halę, którą widzieliśmy na slajdzie przy ulicy Unii Europejskiej, to właśnie widok i znak rozpoznawalny tej firmy. Firma spedycyjna Łoziński, jedna z większych firm i oczywiście firmy, które działają w obszarze zarządzania czy administrowania szeroko rozumianą gospodarką komunalną, czyli nasz 100% spółka miejska, Zakład Gospodarki Komunalnej, dzisiejszy laureat NWOS, który de facto jest, czy dał powód do tego, że ta strefa żyje i że odniosła sukces. Bo co się wydarzyło najważniejszego? Pojawiła się firma, która zarządza całym krwiobiegiem, czyli woda, ścieki, ciepło, para technologiczna, energia elektryczna. To wszystko jest domeną tej firmy. Przedsiębiorca przychodzi z gotowym pomysłem, oni załatwiają resztę. Modernizując, przebudowując sieci magistralne i stojąc teraz przed ogromnym wyzwaniem związanym z odejściem od spalania węgla w procesie pozyskiwania ciepła. Siódemka firma, znakomita firma budowlana pana Rundzi, który wykonał kilka inwestycji, które wcześniej tutaj omawia firma rodzinna państwa Gołębiowskich, Ptyś, 72 rok i młoda firma grupy Krabiec, założona kilkanaście lat temu, Garden Plus, Kunagon i prosimy jeszcze inne. I tutaj mamy kolejne firmy, które działają na tym terenie. Są to firmy i mniejsze i większe, ale świadczą usługi i wykonują swoją pracę. Szanowni Państwo, oprócz tych orłów i jaszczębi, trzeba wspomnieć o wszystkich tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność. To jest kilkaset ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce w świecie usług szeroko rozumianych, handlu, są to zakłady gastronomiczne, sklepy, fryzjernie, salony kosmetyczne, usługi transportowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, to są setki ludzi, którzy wzięli swój los, swoje ręce i próbują utrzymać poprzez swoją działalność, utrzymać tego siebie, swoje rodziny. Wielu z nich odnosi sukcesy. Mam nadzieję, że zapowiedziane przez rząd wszystkie ułatwienia, włącznie z urlopem dla nich, to będzie taki milowy krok do tego, żeby ta drobna przedsiębiorczość, mikroprzedsiębiorczość zaczęła rozwijać się i decydowała w coraz większej mierze o sile gospodarki naszej, ale również tej krajowej. Całą siłą naszej gminy, nas wszystkich, są, proszę Państwa, ludzie. Ludzie tutaj żyją, którzy tu pracują, którzy tu mieszkają. Dzięki Waszej zaradności, dzięki Waszej pomysłowości Chełmek wygląda tak, jak wygląda. Wygląda jako ładne, dynamicznie rozwijające się miasteczko. Nie brakuje nam problemów, ale gdy wspólnie razem, przedsiębiorcy, samorząd, będziemy sukcesywnie realizowali zadania, które przynoszą nam codzienne
codzienne wydarzenia i potrzeby, które są na co dzień, pojawiają się, to myślę, że będzie to życie coraz lepsze, coraz bezpieczniejsze i coraz przyjemniejsze dla naszych mieszkańców, ale też naszych gości. Spotykamy się w tym pięknym okresie świąt Nowego Roku, dlatego też chciałbym Państwu złożyć życzenia. Zdrowia przede wszystkim dla Was, dla Waszych bliskich, szczęścia w rodzinach. Niech spełnią się wszystkie marzenia, wszystkie plany, a przede wszystkim pokoju życzę Państwu, sobie i Polsce. W świecie coraz więcej niepokojów, punktów zapalnych kilkanaście, włącznie z wojną na Ukrainie i imperializmem rosyjskim, który nie sięga tylko granic Ukrainy. To są trudne, mocne wyzwania. Dlatego też ważne jest, żeby jeszcze oprócz tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem, była jedność w narodzie i wiara, że potrafimy się obronić i potrafimy skorzystać i wykorzystać te wszystkie możliwości, które daje nam życie w Unii Europejskiej, środki, które na to są, ale przede wszystkim zaradność, przedsiębiorczość Polaków. Dziękuję. Drodzy Państwo, przed nami kategoria Lider 2023. To nagroda dla osób, które bezinteresownie działają na rzecz lokalnej społeczności. Drodzy Państwo, to także podziękowanie za to, co było, za to, co jest i za to, co będzie. A te nagrody otrzymuje zespół śpiewaczy Chełmkowianki. Zapraszam cały zespół i panią Janinę Baran na scenę. Otrzymuję Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku. Zapraszam całe stowarzyszenie na czele z panią Dorotą Pietrzyk. Działa na terenie Chełmka od kilkunastu lat. Od 14 lat stowarzyszenie prowadzi świetlicę przy parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chełmku. Uczęszczają do niej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie prowadzi zbiórki żywności dla osób potrzebujących, ale także prowadzi projekty dla osób wykluczonych oraz bezrobotnych. Członkowie stowarzyszenia prowadzą międzypokoleniowe działania integracyjne oraz aktywizujące seniorów. Prowadzona działalność jest bardzo cenna oraz zauważana przez mieszkańców Państwa Gminy. Kolejne podziękowanie, proszę Państwa, otrzymują panowie Jakub Wnęczak, Maciej Wanat. Proszę Państwa, kolejne podziękowanie otrzymuję Klub Sportowy Chełmek, drużyna piłkarska rocznika 2014, Orliki Łącze i trener pan Konrad Karaszkiewicz. Zapraszamy pana, panie trenerze, i cały zespół. Drodzy Państwo, nadzieja naszej futbolowej, tutaj piłkarskich klimatów. Wygrała ta drużyna w 2023 roku, uwaga moi drodzy, ogólnopolski turniej Tauron Junior Cup rozgrywany w Krakowie. To niezwykle piłkarska, prestiżowa impreza dla młodszych drużyn, w którym brało udział, uwaga, ponad 100 drużyn. W nagrodę dostali wyjazd na tygodniowy wyjazd do Malty oraz nagrodę pieniężną. Drużyna ta również reprezentowała gminę na arenie międzynarodowej. Drużyna może się pochwalić ogromną ilością wygranych meczy wice wojewódzkiej i powiatowej. Poprosimy o brawa. Najmłodsi, nasza nadzieja. Klub Sportowy Chełmek, drużyna seniorów i trener pan Piotr Pierścionek. Zespół w 2023 roku zdobył Puchar Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Oświęcimu i będzie reprezentować w 2024 roku gminę Chełmek na arenie wojewódzkiej. Może kto wie, jak pójdą na arenę ogólnopolską, kiedyś przyjedzie Legia Warszawa albo Wisła Kraków do Chełmka. Byłoby to wydarzenie. Wielkie brawa! Klimaty
piłkarskim. Panowie Marek i Lech są członkami zarządu klubu sportowego Chełmek. W 2023 roku przygotowali jubileusz klubu. Na bieżąco prowadzą także kronikę sportu gminy Chełmek. Są także inicjatorami sportowych spotkań międzypokoleniowych w naszej gminie. Poprosimy o brawa dla nich również. Drodzy Państwo, przed Wami kolejny laureat, a jest nim pan Józef Korycik. Pan Józef od 8 lat jest prezesem PTTK oddział w Chełmku. Swoją funkcję pełni z dużym poświęceniem. Umiejętnie łączy zamiłowanie do turystyki z przybliżaniem historii naszych okolic wszystkim chętnym i ciekawym wiedzy przyrodniczo-historycznej. Proszę Państwa, kolejne podziękowanie otrzymuje Stowarzyszenie Aktywni Plus. Zapraszam członków stowarzyszenia na czele z panią Jadwigą Radwańską. Grupa nieformalna zrzeszająca panie ze Starego Miasta w Chełmku od 5 lat aktywnie wspomagającą lokalną społeczność na wielu płaszczyznach. Panie przygotowują zajęcia dla dzieci, bale przebierańców i tym podobne, a także wspomagają coryczno jarmarki świąteczne, a również spotkania folklorystyczne nad Przyrszą i uczestniczą w różnych akcjach, m.in. sprzątania ziemi. Pieką najlepsze ciasta pod słońcem, a także wspomagają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, robią paczki żywnościowe i przetwory dla osób potrzebujących. Stowarzyszenie Aktywni Plus na czele z panią Jadwigą Radwańską. Wielkie brawa! Proszę Państwa, teraz tytułem takiego krótkiego przerywnika zaśpiewają dla Was artyści wyjątkowi. To przedstawiciele kultury muzyki góralskiej. Pewno jednego z nich mogliście Państwo zobaczyć między innymi w takim legendarnym programie paradokumentalnym Górale, ale także jednym z filmów, proszę Państwa, bodajże M jak Miłość. To pan Piotr Majerczyk, a także znakomici muzycy Paweł Trybunia-Tutka i pan Mariusz Konkol. Panie, panowie, powitajcie, to zespół Siwy Dym. Z wąsem pan Piotr Majerczyk, a obsługę techniczną zapewnia firma Phoenix Art, panowie Tomasz Dubiel i Michał Dwornik. Gramy! Widocznie to ma sobie.
Drodzy Państwo, przed Wami kolejna kategoria, zwyczajny i niezwykły. Wielkiego człowieka. Otwarte serca to nagroda burmistrza Chełmka przyznawana osobom i podmiotom niosącym pomoc działającym na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Chełmek oraz udzielającym wsparcia materialnego i duchowego. Ta skromna statuetka to drobny gest wdzięczności za poświęcenie i oddanie innym. A drodzy Państwo, to piękne serce otrzymuje pan Zbigniew Choleba. Klimat świąt i przeżyć godnie, pięknie ten czas. Zawsze chętnie wspiera organizacje pozarządowe, Radę Sołecką w Gorzowie, a także, proszę Państwa, z inicjatorem jadłodzielni na terenie naszego powiatu. Drodzy Państwo, przed Wami kolejne podziękowanie. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Drużyny Chełmek imienia bohaterów Westerplatte. Zapraszamy naszych przyjaciół harcerzy. Związek Drużyny Chełmek wchodzący w skład Chówca Przebinia organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chełmek i okolic. Harcerscy wolontariusze swoim działaniem wychowują młodych ludzi poprzez stawianie im wyzwań, wspierając na wszechstronnym rozwoju. Harcerzy angażują się w służbę na rzecz społeczności lokalnej. W ubiegłym roku najstarsza grupa wiekowa, wędrownicy, analizując cele zrównoważonego rozwoju, wyszli z inicjatywą przygotowania ograniczenia nadmiernej straty jedzenia poprzez założenie świątecznej jadłodzielni w naszym mieście. Proszę Państwa, drużyna Chełmek także tworzy świąteczne paczki z biblioteką. Działa także przy wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Poprosimy o brawa. Osoby oraz przedsiębiorcy nominowani w tej kategorii otrzymują statuetkę Złota Sakiewka, która symbolizuje szczodrość oraz dar serca. Dzisiejsza gala właśnie nosi nazwę od tej nagrody. Bardzo chcemy podziękować wszystkim naszym filantropom, którzy finansowo przyczynili się do przygotowania wielu wydarzeń na terenie naszej gminy. Wszyscy obdarowani są przez Państwa niezwykle tutaj wdzięczni za Wasz dar serca. W roku 2023 roku łączna kwota przekazana dla organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Chełmek od naszych sponsorów, darczyńców i przyjacielów wynosiła 130 tysięcy złotych. Dziękujemy wszystkim sponsorom, a 12 podmiotów otrzymują od nas wyjątkowe nagrody Złote Sakiewki 2023. A ja zapraszam na scenę pan Maciej Kleszcz, Przedsiębiorstwo Metali Niezależnych, Bobrek, spółka Jawna. Firma powstała w 1998 roku, zajmuje się recyklingiem aluminium i produkcją stoków odlewniczych z aluminium. Znajduje się w czołówce producentów tejże branży, zatrudnia ponad 200 pracowników. Od wielu lat wspiera finansowo organizacje i instytucje z obszaru gminy Chełmek. Przedsiębiorstwo jest długoletnim laureatem Złotej Sakiewki. Kolejne podziękowanie otrzymuje pani Magdalena Rundzia, Zajazd Magda. Firma od wielu lat działa z powodzeniem w branży gastronomicznej. Wspiera bardzo inicjatywy lokalne związane z mocno sołectwem miejscowości Bobrek. Poprosimy jeszcze raz. Brawa, Zajazd Magda, pani Magdalena Rundzia. Podziękowania od pani Magdaleny to również, jak mówimy, za to, co było, za to, co jest i za to na pewno, co będzie. Drodzy Państwo, kolejna osoba, którą mam zaszczyt i honor zaprosić na scenę, jest nim pan Janusz Szostek. Pan Janusz jest radnym Rady Miejskiej w Chełmku z terenu sołectwa Bobrek oraz przedsiębiorcą. Od lat wspiera działania instytucje, stowarzyszenia z terenu gminy Chełmek oraz wszelkie inicjatywy lokalne. Dzisiaj nieobecny, wręczymy w terminie późniejszym. Liczymy na Państwa brawa. Podziękowanie i złotą sakiewkę otrzymuje pan Tomasz Szpak, Przedsiębiorstwo Handlowe Janina, spółka z o.o.
Firma zajmuje się sprzedażą węgla kamiennego od ponad 15 lat. Przez ten cały czas dzięki zainwestowaniu w nowoczesne technologie i nieruchomości firma stała się jedną z najnowocześniejszych i najpopularniejszych w regionie. Przedsiębiorstwo handlowe Janina od wielu lat wspiera finansowo instytucje z terenu naszej gminy, strażaków i ochotników OSP Chełmek. Brawo! Pan Leonard Postupalski, firma Skarper, spółka z o.o. Firma zajmuje się skupem oraz sprzedażą złomu. Od lat wspiera strażaków i jednostkę ochotniczej straży pożarnej w Chełmku. Poprosimy o brawa dla pana Leonarda, również tutaj podziękowania szczególnie od naszych ochotników za to wsparcie, bo dzisiaj jednostka w Chełmku to jedna z wiodących na terenie powiatu oświęcimskiego i cieszymy się również, że ma takich sponsorów. A podziękowanie otrzymuje kolejny nasz darczyńca, pan Krystian Kania, firma Meble Kania. Przedsiębiorca, właściciel firmy Meble Kania, działacz społeczny, prezes Ludowego Klubu Sportowego w Gorzowie. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu drużyna gorzowskich piłkarzy odnosi kolejne sukcesy. Angażuje swój prywatny czas oraz środki finansowe, aby rozwijać ten klub sportowy. Brawa dla pana Krystiana, brawa dla pana prezesa. Kolejne podziękowania, kolejny laureat, a jest nim pan Łukasz Rundzia, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Siódemka. Także mówił o tej firmie, jak pięknie pan burmistrz. Firma działa od lat w branży budowlanej, realizując również inwestycje w naszej gminie. Wspiera finansowo działania lokalnej społeczności i także Ludowy Klub Sportowy Bobrek. Podziękowania dla pana Łukasza. Kolejne podziękowanie od naszych włodarzy otrzymuje pan Tomasz Figa, firma Bremo Poland, spółka z o.o. Firma działa w branży motoryzacyjnej. Obszar działań grupy Bremo stanowią samochody, motocykle, samochody dostawcze, wyścigowe. Wspiera także mocno działania jednostki ochotniczej straży pożarnej w Chełmku. Podziękowanie dla pana Tomasza. Liczymy na brawa. Proszę państwa, zapraszam przedstawiciela firmy Szan, spółka cywilna, materiały budowlane. Firma Szan powstała w 2001 roku, ciągle się rozwija, dbając o komfort klientów. Firma sprzedaje materiały budowlane oraz elementy wykończenia wnętrz, pokrycia dachowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjne. Świadczy również usługi transportowe. Dzisiaj nieobecni, wręczamy w terminie późniejszym. Prosimy o brawa. Kolejne podziękowanie otrzymują pani Joanna Glastil i pan Andrzej Gołębiowski, cukiernia Ptyś. Cukiernia Ptyś działa na rynku już naszym od ponad 50 lat. Jest jednym z symboli Chełmka, nie tylko za sprawą słodyczy i pieczywa produkowane każdego dnia, ale także wielkiego serca i hojności właścicieli, a także znana z przygotowania akcji charytatywnych związanych z dekorowaniem pierniczków w okresie świątecznym. Nieobecni właściciele wręczamy w terminie późniejszym. Liczymy na brawa. Proszę państwa, zapraszam również przedstawiciela firmy Syntos, a jest nim pani Agata Kościelnik. Firma Syntos to koncern chemiczny, którego działalność polega na produkcji oraz dostarczaniu rozwiązań na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Produkuje i dostarcza kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, środki ochrony roślin oraz depresje lateksy, którymi są odbiorcami firmy z całego świata. Przedsiębiorstwo wspierało w tamtym roku sołectwo Gorzów. Podziękowania dla wszystkich, firma Syntos. Przedsiębiorstwo budowlane Dermex, spółka z o.o. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy.
Firma działa od 1989 roku w branży budowlanej, handlowej oraz energetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa zarówno przemysłowego, usługowego, jak i mieszkalnego. Od wielu lat wspiera finansowo organizacje, instytucje z obszaru gminy Chełmek. Jak wiecie, drodzy Państwo, przedsiębiorcy to niezwykle zapracowana grupa. Nieobecni także wśród nas. Poprosimy o brawa. Wręczamy wtedy najpóźniejszy. Bardzo dziękujemy naszym przedsiębiorcom. To także podziękowanie za to, co było, za to, co jest i mamy nadzieję za to, co będzie. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy Państwu za to Wasze zaangażowanie. Liczymy również, że rok 2024 będzie tutaj z Waszej strony także naszym, dla nas wsparciem. No i liczymy oczywiście powodzenia, życzymy powodzenia w życiu prywatnym, no i także dobrego rozwoju Waszych firm, a na pewno warunki do tego są znakomite. Proszę Państwa, pozostała nam ostatnia tutaj wyjątkowa nagroda. Jest Pan Burmistrz, jest Pan Przewodniczący. To jest medal za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek. Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2004 roku. Laureaci medalu doceniani są za szczególny wkład w rozwój naszej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, sportowego i kulturalnego. Drodzy Państwo, a otrzymuje go spółka Envos, a ja zapraszam Pana Prezesa Sławomira Szpółkę. Spółka została założona w 1991 roku i od września tego samego roku rozpoczęła swoją działalność. W początkowym okresie była związana z produkcją i dystrybucją ciepła oraz gospodarką wodno-ściekową na terenie południowych zakładów przemysłu skórzanego w Chełmku. Końcem lat 90. działalność dystrybucyjna w zakresie dostaw ciepła została rozszerzona o obszar miejski Chełmka, a w 2000 roku o działalność elektroenergetyczną na obszarze dawnych zakładów Technoskur, również działalność sponsorska, a także, proszę Państwa, przedsiębiorstwo, co uwaga, w chwili obecnej stoi u progu modernizacji technologicznej związanej z odchodzeniem od zużycia węgla jako paliwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w dalszej przyszłości. Przedsiębiorstwo planuje inwestycje pozwalające na wzrost wykorzystania energii odnawialnej. Wielkie brawa, Pan Prezes Sławomir Szpółka. A drodzy Państwo, przed Wami znakomici muzycy Piotr Majerczyk, Paweł Trybunia-Tutka i Mariusz Konkol. Powitajcie brawami i siwy dym! Thank you.